Warsztaty Kolbusz 2020. Kulturą wirusa. Dzisiejsze warsztaty filmowe poprowadzi Grzegorz Misiewicz. Grzegorz Misiewicz. Z wykształcenia teolog, z zamiłowania historyk i podróżnik. Scenarzysta i reżyser serialu historycznego Paweł Starsu. Autor scenariuszy filmów dokumentalnych i fabularnych. Przewodnik grup pielgrzymkowych do Izraela, Turcji, Egiptu, Jordanii oraz krajów europejskich. Pochodzi z Augustowa na Podlasiu. Obecnie mieszka i pracuje w Los Angeles. Jest także reżyserem filmu Pogoda nad Nilem, prezentującym sylwetkę Władysława Pogody, ludowego muzyka z okolic Kolbuszowej. Napisanie dobrego logline'u daje dużo satysfakcji, ale czasem cię cholera bierze, że nijak nie możesz w trzech zdaniach ująć to, co chcesz powiedzieć. Witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich oglądających ten odcinek warsztatów filmowych. Nazywam się Grzegorz Misiewicz i chciałbym się z Wami podzielić moim doświadczeniem tworzenia, pisania scenariuszy filmowych. Na początek chcę powiedzieć, że nie jestem z Podkarpacia, nie jestem z tych terenów, ale czuję się z tym miejscem dosyć mocno związany. Poprzez jedną produkcję filmową, którą udało mi się tutaj już zrealizować, a mianowicie film pod tytułem Pogoda nad Nilem o Władysławie Pogodzie, który, jak pewnie wiecie, część z Was przynajmniej wie, był takim lokalnym muzykiem o znaczeniu ogólnopolskim. I zdarzyło się mi robić film na jego temat tutaj we współpracy z lokalną wytwórnią. Byłem reżyserem tego filmu, napisałem też scenariusz i była to fajna przygoda, która mnie jakoś tak z Podkarpaciem bardzo związała. Moja droga do pisania w ogóle scenariuszy była dosyć długa i kręta i kiedyś w ogóle o tym nie myślałem, czyli to nie jest tak klasycznie, że nie wiem, no, postanowiłem kiedyś za młodych lat zacząć pisać scenariusze, że to będzie moja kariera, że to będzie moja droga zawodowa, więc zacząłem się kształcić, szkoła i tak dalej. Nie, nic z tych rzeczy. Moje życie zupełnie toczyło się innym torem i dopiero w pewnym momencie różne sytuacje, różne wypadkowe doprowadziły mnie do chwili, kiedy odważyłem się zacząć pisać. Ten film o Władku Pogodzie robiłem we współpracy z studiem Frame Sound Production, z panem Darkiem Trentowiczem, który zresztą jest także producentem tychże warsztatów, tak na marginesie, ale z nim miałem też inne przygody jeszcze w życiu, ale o tym nieco później, w czasie naszego spotkania. Jak już wspomniałem wcześniej, nie od razu wpadłem na pomysł, żeby pisać scenariusze filmowe, czy tworzyć te scenariusze. Moja droga do tego punktu była dosyć długa i kręta. Przez wiele lat najpierw byłem zupełnie człowiekiem w podróży, mogę tak powiedzieć, ponieważ przez kilkanaście lat byłem związany z pełną organizacją misyjną, która działała w różnych krajach świata. Ja w ramach tej organizacji podróżowałem po różnych miejscach, prowadziłem różne wykłady, spotkania, rekolekcje, tego typu rzeczy. I w ramach tych działań także zdarzyło mi się od czasu do czasu być takim reżyserem akcji na danych rekolekcjach czy spotkaniu, kiedy z lokalnymi ludźmi, czy też z ekipą, która była
w ramach tych rekolekcji tworzyliśmy różne takie mini spektakle na potrzeby danej prezentacji, rekolekcji, spotkań, kiedy uczyliśmy się wspólnie przedstawiać różne rzeczy. I tak się składało, że jakoś zawsze taki miałem ciąg do tego, żeby nadawać temu kształt, żeby jakoś to wszystko porządkować, żeby to wyglądało dobrze. Więc gdzieś to we mnie tkwiło, żeby te sprawy robić. Natomiast no, wtedy to oczywiście było tylko na potrzeby danej chwili, na potrzeby danej sytuacji, w ramach właśnie tych moich działań, nazwijmy to, misyjnych. Równolegle w tym samym czasie, kiedy działałem w tej organizacji i próbowałem tworzyć różne takie mniejsze formy, współpracowałem w Polsce z Teatrem A z Gliwic od 2000 roku. Zaczęło się to tym, że po prostu kiedy produkowali spektakl pod tytułem Apokalipsa, potrzebowali ludzi do tego spektaklu, to był pierwszy nowy, taki większy spektakl tego teatru i po prostu zgłosiłem się na casting, tak próbując swoich sił i okazało się, że pasowałem do koncepcji, do ekipy. No i zaczęła się moja przygoda z tym teatrem. Apokalipsie, wystawionym w 2000 roku. Jeszcze potem było kilka innych produkcji, w której brałem udział i do pewnego momentu dosyć regularnie pracowałem z tym teatrem, ale potem, kiedy wyjechałem za granicę, ta współpraca jakoś ustała, no, z tego względu, że nie byłem już na miejscu, ponieważ wylądowałem po drugiej stronie kuli ziemskiej w Los Angeles. W czasie tej mojej działalności misyjnej na kilka lat wylądowałem też w Polsce, w takiej placówce misyjnej, gdzie się odbywały rekolekcje, tam robiłem różne działania, ale chcę powiedzieć o tym, że równolegle wtedy też podjąłem pracę jako pilot, przewodnik grup podróżujących do Turcji na Bliski Wschód. Turcja, Izrael, Syria, Egipt. Bardzo mi się ta praca spodobała i bardzo się mocno w nią wciągnąłem, a to chyba też dlatego, że dawała ona poczucie takiej właśnie opowiadania i panowania nad grupą, przekazywania jej pewnej treści, którą trzeba było wcześniej przygotować. Jakoś się w tym dobrze odnajdywałem. Po dzień dzisiejszy jeszcze zdarza mi się takie grupy prowadzić na zamówienie od czasu do czasu. Zauważyłem, że dosyć dobrze się w tej roli odnajduję. Wspominam o tym tutaj, ponieważ bowiem to jest pewien element, który jest częścią składową, myślę, ważną w procesie tworzenia scenariuszy czy reżyserii jakichś produkcji filmowych. Właśnie panowanie nad wieloma rzeczami naraz, pilnowanie jasności przekazu i jakby wybiegania do przodu, przewidywania pewnych rzeczy, które się mogą wydarzyć. To wszystko właśnie działo się, kiedy prowadziłem te grupy pielgrzymkowe, bo to były głównie pielgrzymki do tych krajów pozaeuropejskich. Więc wspominam o tym tutaj w tym momencie, bo to wydaje mi się taki background dosyć ważny, jeśli chodzi o późniejszą moją działalność twórczą w zakresie filmu. Los Angeles, Hollywood. Wszyscy na pewno wiedzą,
na całym świecie, że to jest to miejsce, które kojarzy się z produkcją filmową. Wszystkie topowe gwiazdy, reżyserzy, scenarzyści i cała ta elita, która tworzy wielkie produkcje filmowe, też i mniejsze, właśnie tam to wszystko ma swoją genezę. I jak zapewne wszystkim wiadomo, co roku, przeważnie pod koniec lutego, właśnie w Los Angeles odbywa się wielka gala Oscarowa, gdzie są wręczane statuetki za, no, tam jest kilkadziesiąt różnych kategorii filmowych i no, wiadomo, kto dostał Oscara, ten już się liczy w świecie filmowym. Tak się przynajmniej to przyjmuje. Miałem okazję być dosyć blisko sceny Oscarowej, aczkolwiek na samej scenie jeszcze nie zdążyłem stanąć, wszystko przede mną. Natomiast byłem blisko i widziałem z dosyć bliska, jak to się wszystko odbywa, jak to się wszystko toczy. Jest to oczywiście wielki show, wielkie wydarzenie, widowisko, takie, które ogląda cały świat, na które czekają wielcy producenci filmowi i widzowie, aby usłyszeć ten wyrok, ten werdykt, który z filmów jest najlepszy. Ale prawdę mówiąc, ten film jest najlepszy, który się nam najbardziej podoba. Jak już wspomniałem skromnie wcześniej, nie udało mi się jeszcze stanąć na Oscarowej scenie, ale już parę drobnych produkcji, czy scenariuszów, czy produkcji filmowych udało mi się w życiu zrobić. Niektóre z nich były nawet nagradzane, ale po kolei. Pierwszym takim wielkim projektem był film, właściwie serial, który przyszedł mi do głowy już sporo lat temu. Zwróciłem się z tym pomysłem do mojego przyjaciela, producenta, no, z niewielkim przekonaniem, że to może coś z tego wyjść, bo pomysł był wielki, fundusze niewielkie, ale udało się. Serial Paweł Starsu, Pojednanie Światów, 12 półgodzinnych odcinków. Film, który najpierw powstał na DVD, potem trafił także do telewizji polskiej po kilku latach. Pierwsza produkcja, w której nie tyle uczestniczyłem, co byłem inspiratorem tej produkcji i w zasadzie na tej produkcji także uczyłem się wszystkich elementów tworzenia filmu. Od pomysłu, przez koncept, scenariusz, który trzeba napisać, sformatować, dalej przygotować plan zdjęciowy, a zdjęć było tutaj ponad 70 dni w 8 krajach świata. Wielki projekt. Plan filmowy, następnie edycja, czyli montaż tego filmu, no i kolaudacja końcowa, czyli zatwierdzenie, że wszystkie elementy zebrane razem do kupy tworzą jedną całość, która jest godna tego, aby pójść w świat, aby widzowie mogli to zobaczyć. Świat wokół nas podlega nieustannym przemianom. Dzieje się tak od zawsze, od samego początku. Czas i przestrzeń dokonują ciągłych przeobrażeń. Zmieniają się krajobrazy, powstają nowe gatunki, zmienia się nasze ludzkie wyobrażenie o tym, co nas otacza. Tak stało się ponad 2000 lat temu. W pewnym miejscu pewien człowiek zaczął myśleć inaczej niż wszyscy. Jego myśli zmieniły świat. On sam też się zmienił. Paweł Starsu, Pojednanie Światów. Najnowszy polski film o jednym z najważniejszych ludzi w historii. A więc, produkcja filmowa.
scenariusz, o którym tutaj mówimy, jest jednym z elementów całego łańcucha produkcyjnego filmu, ale elementem bardzo istotnym, a być może najbardziej istotnym, ponieważ bez scenariusza nie powstaje żaden film. No, chyba że ktoś weźmie, prawda, telefon komórkowy, zacznie do niego mówić, coś tam, doda jakąś muzykę i twierdzi, że stworzył film. No, teraz też tak można, ale kiedy mówimy o tego typu produkcjach, seriach, filmach fabularnych, długich, pełnometrażowych, to oczywiście bez scenariusza nie ma pracy, ponieważ scenariusz jest zawsze punktem odniesienia dla reżysera, dla montażysty i dla wszystkich innych czynników, które tworzą w ogóle film. Więc scenariusz jest najważniejszy. Zatem, jak powstaje scenariusz? Wszystko zaczyna się od pomysłu, który rodzi się w głowie przeważnie jednego człowieka. Kiedy się tym pomysłem z kimś już podzieli, no to ktoś inny może się dołączyć i dodawać do tego pomysłu swoje wątki czy swoje elementy. Natomiast zaczyna się to od kogoś, kto zaczyna myśleć, wyobrażać sobie przebieg danego filmu, czy to fabularnego, czy dokumentalnego. Przeważnie jest to dosyć ekscytujący moment, bo jak przychodzi komuś pomysł do głowy, jak mi przychodzi pomysł do głowy, to raptem jest wow, to może być świetne. I to jest pierwszy bardzo ważny element przy tworzeniu scenariusza, na samym początku. Pomysł, który się we mnie zrodził, daje mi wizję i teraz ja muszę czuć się przekonany, że to jest świetny pomysł. Wbrew pozorom, mówię to na własnym przykładzie, nie jest to takie proste. Bo kiedy nawet przychodzi pomysł do głowy i w pierwszym momencie wydaje mi się, że jest super, można go świetnie zrealizować, sfilmować, zwykle za jakiś czas przychodzi samokrytyka, że no jednak to był impuls, to była jakaś iskra, ale no może jednak nie, może nie damy rady, może coś tam jeszcze i tak dalej. Jest to normalny etap, który trzeba przejść. Skrytykować samego siebie, oczyścić ten pomysł, wypolerować i być gotowym, żeby przełożyć go na papier. I mówiąc w skrócie, cała sztuka pisania scenariusza polega na tym, aby to, co roi się w mojej głowie, w mojej wyobraźni, zapisać w pewnej określonej formie na papierze, tak, żeby ktoś inny, czytając ten zapisany tekst, widział to samo, co jawi się w mojej głowie. Oczywiście słowo to samo jest chyba nieadekwatne w tym momencie, bo wyobraźnia każdego człowieka pracuje inaczej, ale chodzi o to, żeby czytając ten zapisany tekst, mniej więcej mógł sobie odtworzyć w swojej wyobraźni to, co zrodziło się najpierw w mojej wyobraźni. I to jest kwintesencja sztuki napisania scenariusza. Wydaje się to być może proste, ale podczas pisania scenariusza cały czas powinno nam towarzyszyć to myślenie, że jeżeli ktoś to będzie czytał, musi sobie wyobrazić dokładnie to, co jest zapisane. A więc specyficzny język, specyficzny format, jednoznaczny i klarowny. Mam już pomysł. Już dojrzał na tyle, że można go przelać na papier. Zapisać go w jakiejś formie. Klasyczny proces, taki klasyczny, szkolny, można powiedzieć, proces tworzenia scenariusza, zaczyna się od napisania, w języku angielskim to jest sformułowane jako logline, czyli streszczenie całego pomysłu w maksymalnie 3 zdaniach. Może to brzmi trochę dziwnie, ale to jest dosyć istotny element. Ponieważ jeżeli w 3 zdaniach jestem w stanie zawrzeć istotę tego, o czym chcę opowiedzieć, oznacza to, że jest to pomysł, który ktoś może kupić.
tak to zwykle się odbywa, że zanim ktoś, jakiś producent czy ktoś, kto chce zrealizować film, przeczyta cały scenariusz, wcześniej chce znać jego streszczenie. A streszczeniem streszczenia jest właśnie logline, czyli trzy maksymalnie zdania, które w punkt uchwycą to, o co chodzi w całym projekcie. I chociaż logline to maksymalnie trzy zdania, trzeba włożyć dosyć sporo energii w to, żeby te dokładnie trzy zdania, o które nam chodzi, dopracować. Bywa tak, że się pisze ten logline, potem w trakcie tworzenia scenariusza się to zmienia, poprawia i to w zasadzie jest nieustanny proces podczas pisania scenariusza. Wielokrotnie to, co się już napisało, trzeba poprawiać i zmieniać. Warto o tym mieć na początku i się tym zupełnie nie zrażać, bo jest to zupełnie normalne. Nie pamiętam już kto, ale któryś z wielkich twórców filmowych powiedział, że w zasadzie kiedy napiszesz pierwszą wersję scenariusza, to w zasadzie ona w całości ląduje zwykle w koszu. Ponieważ pisząc od początku o tym samym, piszesz już zupełnie inaczej. Dobrze, kiedy już mamy tą pierwszą logline, czy to pierwsze super streszczenie całości, następny szkolny etap w tworzeniu scenariusza jest napisanie streszczenia, nazwanego też epikryzą, czy treatmentem z angielska, czyli w zasadzie scenariusz, czyli wszystko to, co chcemy zawrzeć w scenariuszu na dwóch, maksymalnie trzech stronach A4, czyli opis całości w formie skróconej. I to jest przeważnie to, po co sięga producent przyszły danego filmu opartego o scenariusz, a więc do tego streszczenia. Jeżeli to streszczenie jest dobrze napisane, jest przekonujące, wtedy dopiero sięga się tak naprawdę po cały scenariusz. I dopiero potem powstaje właściwy scenariusz jako trzeci etap całego procesu tworzenia zapisu scenariuszowego. To jest właściwie klasyczna i jak najbardziej słuszna droga w procesie tworzenia scenariusza. Ale bywa często tak, że nie wszystko powstaje po kolei. Czasem piszemy sobie fragment scenariusza, potem wracamy do streszczenia, potem to streszczenie przerabiamy, a logline powstaje na końcu. Jest to proces dosyć dynamiczny i zmienny, szczególnie wtedy, kiedy, a w zasadzie ma to zawsze miejsce, kiedy podczas już pisania scenariusza przychodzą do głowy nowe pomysły, nowe wątki, rozbudowuje się akcja, o której wcześniej żeśmy nie myśleli. Więc cały ten proces jest bardzo dynamiczny i zmienny. Czasem z zewnątrz może to wyglądać jako działanie chaotyczne, ale o ile jesteśmy w stanie nad tym materiałem zapanować, o tyle ten chaos nie jest niebezpieczny. Mówię o zapisywaniu już na papierze naszych pomysłów, natomiast tak naprawdę z mojego doświadczenia przynajmniej mogę powiedzieć, że ten etap zapisywania już w gotowej formie scenariusza to jest etap już taki finalny, ponieważ zanim pierwsze słowa zostaną zapisane, wyobraźnia pracuje i wiele scen, wiele pomysłów, wiele wątków akcji, zwrotów, nawet dialogów gdzieś już się w głowie jawi i układa. I w zasadzie, jeśli jest jakiś temat konkretny, danego filmu, czy dokumentalnego, czy fabularnego, to zanim pióro dotknie papier, mówiąc już tak zupełnie klasycznie, większość scenariusza jest już w głowie. Chodzę z nim, myślę, rozważam, układam, wizualizuję i to, co mogę, zapisuję w różnych fragmentach, w różnych postaciach, potem zbierając to razem do kupy i zaczynając właściwą pracę, aby to wszystko ułożyć w sposób logiczny i przejrzysty. Może taki przykład przytoczę z własnej twórczości. Wspomniany już Paweł Starsu. To akurat taki może nie klasyczny przykład, ponieważ nie jest to film stricte fabularny czy dokumentalny, ale coś pomiędzy, ponieważ jest to serial, a więc dosyć dużo materiału. I teraz,
jak, kiedy przyszedł pomysł na ten film, kiedy już uzyskałem wsparcie osób, które chciały razem ten film tworzyć, co należało zrobić następnie? No oczywiście napisać scenariusz. Oczywista oczywistość. W tym przypadku scenariusz polegał na tym, aby potężny materiał historyczny, geograficzny, biograficzny, biblijny zebrać w jedną całość i zamknąć w formie, która dałaby się sfilmować. Co to oznacza? Że zanim powstał scenariusz, na podstawie którego można było zrealizować film, potężna wiedza historyczna, geograficzna, biblijna, biograficzna musiała być najpierw przyswojona przeze mnie, jako tego, który ten scenariusz miał napisać, a potem przetworzona na formę scenariusza. I to jest dosyć żmudna praca, szczególnie jeśli chodzi o filmy dokumentalne, biograficzne, czy właśnie takie seriale historyczne, które zawierają potężny materiał. Zwykle pracuje przy tym sztab ludzi, szczerze mówiąc, przy takich większych produkcjach. Przy Pawle Starsu jeszcze nie wiedzieliśmy, że musi przy tym pracować sztab ludzi, więc musieliśmy to robić we dwóch albo we trzech, a większość pracy twórcy musiałem wziąć na swoje barki, nieświadomy, że tak naprawdę powinien to robić większy zespół. Jesteśmy w Tarsie, dotarliśmy tutaj. Niestety pada deszcz, więc nic nie możemy nagrywać na zewnątrz dzisiaj, może jutro będzie lepsza pogoda. W związku z tym jedziemy teraz do muzeum, żeby nagrać coś w środku i zobaczymy, jak to będzie. Dostałem kilka broszurek i ulotek z budki informacyjnej w Tarsie. Jest super, no to do dzieła. Dobra, idziemy do auta, idziemy do muzeum. Proszę, proszę. A zatem godziny, tygodnie, miesiące. Najpierw studiowania, czytania, wyciągania różnych fragmentów z różnych źródeł. Cała strategia, jak to wszystko ma przebiegać. Kilka, czyli kilkanaście książek najpierw trzeba przestudiować, przeczytać, zebrać to wszystko razem do kupy, przefiltrować i dopiero wtedy zacząć myśleć, mając już tą potężną bazę wiedzy, czy w głowie, czy w różnych materiałach, wokoło komputera, w którym ten scenariusz powstawał. Trzeba było to przetworzyć i sformatować w taki sposób, żeby człowiek, który weźmie to do ręki i stanie za kamerą, wiedział dokładnie co, kiedy i kogo i jak ma filmować. W zasadzie w przypadku tego typu prac dokumentalnych czy seriali historycznych w zasadzie scenariusz powstaje od razu w formie scenopisu. I to jest takie dosyć istotne rozróżnienie, bo sam scenariusz jako taki to jest po prostu zapis przebiegu akcji, dialogów, pewne opowiadanie w formacie filmowym. Natomiast żeby zacząć realizować scenariusz już na planie filmowym, trzeba go przerobić na scenopis. Czyli już do szczegółowy opis, w jaki sposób dana sytuacja opisana w scenariuszu ma być sfilmowana. To jest jakby drugi etap, to jest taki etap pośredni w zasadzie między scenariuszem a planem filmowym. To jest właśnie scenopis. Ale to jest trochę inna historia i myślę, że może w innym momencie w warsztatach to gdzieś się pojawi. W przypadku Pawła Starsu zapis scenariuszowy pokrył jakieś 500 stron formatu A4. To jest dosyć duża produkcja, która rozkładała się w zasadzie na 2 lata realizacji, więc to jest duży projekt. Zwykły taki scenariusz, zwykły, w sensie filmu fabularnego, zresztą często w różnych konkursach scenariuszowych jest to dosyć ściśle określane, przeważnie powinien zawierać około 100-120 stron maksymalnie. Przelicznik zwykle jest taki, że jedna strona scenariusza to jest około 1 minuta filmu. Oczywiście to nie jest ścisłe, natomiast tak się generalnie przyjmuje, więc taki scenariusz, powiedzmy, filmu trwającego 120 minut ma około 100-120 stron zapisanych w formie scenariusza. Oczywiście nie jest to pisanie linijka po linijce, ponieważ, jak już wspomniałem, scenariusz musi być sformatowany i o tym powiem jeszcze za chwilę, jak scenariusz formatować. Inny przykład scenariusza już fabularnego, który miałem okazję kiedyś na zamówienie napisać, to był scenariusz do filmu o Maksymilianie Kolbe. Też bardzo mocno oparty o źródła historyczne i zależało mi na tym, aby to, co pojawi się w tym filmie,
było jak najbliższe temu, co zdarzyło się w rzeczywistości. Więc znowu, przede wszystkim research tak zwany, czyli zdobywanie materiałów, przemyślenie tych materiałów, poukładanie, zrobienie z nich pewnej historii, którą chcę opowiedzieć, a zatem jeżdżenie do Auschwitz, jeżdżenie do Niepokalanowa, gdzie Maksymilian Kolbe przebywał, do wszystkich miejsc, gdzie są jakoś one związane z jego postacią, a więc gromadzenie informacji, materiałów. To jest bardzo żmudny proces, ale konieczny, jeśli chodzi o filmy, czy dokumentalne w szczególności, ale także filmy fabularne, które są mocno osadzone w kontekście historycznym. To jest jakby początek pracy, czyli zgromadzenie maksymalnej ilości materiału, wiedzy na dany temat. I żeby napisać dobry scenariusz historyczny, dokumentalny, oparty o fakty, no po prostu nie ma innej drogi. Najpierw trzeba zdobyć wiedzę na ten temat, materiał, jak najwięcej szczegółów, detali, historii nieznanych, nieopowiedzianych jeszcze, gdzieś wygrzebanych tam w archiwach, w zakamarkach, które nigdy nie były publikowane. To jest najbardziej cenny materiał przy tworzeniu tego typu scenariuszy. A więc w przypadku pisania o Kolbe, jak już mówiłem, tygodnie spędzone w archiwach w Auschwitz, w Oświęcimiu, wielokrotne wizyty w Niepokalanowie, rozmowy z ludźmi, którzy jeszcze coś tam na ten temat pamiętali, na temat Maksymiliana Kolbe, a także, co jest ważne w przypadku tego typu produkcji, ale także innych produkcji, przejrzenie wszystkich materiałów filmowych, które już powstały na ten temat. No, bo jeśli chce napisać się scenariusz oryginalny, oczywiście warto wiedzieć, kto już co na ten temat zrobił, żeby po pierwsze nie robić tego samego, a po drugie uczyć się od tych, którzy już coś na ten temat mieli do powiedzenia. Oczywiście bywa tak, że czasami mamy świetny pomysł na film, który jest zupełnie niezwiązany z jakimś researchem, badaniem jakichś materiałów źródłowych, tylko dzieje się akcja współcześnie, mamy świetną historię w głowie, więc natychmiast rzucamy się do komputera i zapisujemy to wszystko jak leci i potem okazuje się, że faktycznie z tego pomysłu zrodził się scenariusz. Bywają takie chwile, bardzo radosne to są chwile, ale zdarzają się nieczęsto. I zwykle, prawdę mówiąc, nawet kiedy uda się napisać nam jakąś pierwszą wersję scenariusza w jedną noc, to zwykle jest to rezultat długich przemyśleń, doświadczeń, prawdopodobnie z wielu, wielu lat z przeszłości. Okej, a więc tak, mamy pomysł, mamy zgromadzone materiały, wiedzę na dany temat, która jest potrzebna do konkretnego scenariusza, zaczynamy pisać. Oczywiście wcześniej mamy też pewnie mnóstwo notatek gdzieś tam porobionych w różnych miejscach, trzeba to wszystko zebrać do kupy, przesortować i zaczynamy pisanie. Od czego zacząć? Oczywiście można wsiąść i po prostu pisać, ale dobrze napisany scenariusz musi być odpowiednio sformatowany. Dzisiaj nie jest to wielki problem, ponieważ istnieje kilka dosyć dobrych programów komputerowych, które scenariusz formatują. Na rynku jest dostępnych kilka, no może kilkanaście programów, które formatują scenariusz już w czasie jego pisania. Oczywiście najbardziej znanym chyba na świecie, nie wiem jak w Polsce, jest Final Draft, tak to się nazywa, ale jest to program dosyć drogi, uważany za profesjonalny, czy używany przez profesjonalistów. Natomiast jak to w świecie komputerowym już jest wiele alternatyw do tego programu, które też można użyć spokojnie, posiadają wszystkie elementy, które są konieczne do tworzenia scenariusza. Jest program Fade In,
dostępny dosyć powszechnie, zrobiony przez jednego człowieka, bardzo dobrze służy do tego celu. Są też inne programy, to można sobie poszukać w internecie, nie chcę tam się w to zagłębiać, natomiast ważne jest to, że jest wiele narzędzi, które można użyć spokojnie, które są wielką pomocą do tego, żeby dany scenariusz powstał we właściwym formacie, we właściwej formie. Ja osobiście zdradzę, że ostatnio używam programu, który nazywa się Scrivener. To w zasadzie nie jest dedykowany, który nie jest w zasadzie dedykowany do pisania samych scenariuszy, ale w ogóle do wszelkiego rodzaju twórczości pisarskiej. Używam go dlatego, że jest to jeden program, w którym można zawrzeć wszystkie materiały źródłowe, nawrzucać tam wszystkie notatki, kopie, linki, wszystko i wtedy pisząc scenariusz można się bezpośrednio odnosić do tych materiałów, kiedy potrzeba do czegoś zajrzeć, podeprzeć się jakimś cytatem, czy przypomnieć sobie pewien fragment. Dosyć dobry program, jeśli ktoś ma takie podejście, że chce mieć wszystkie materiały i cały warsztat przed sobą, jakby przed swoimi oczyma, kiedy tworzy dany scenariusz. Oczywiście nie jest to konieczne, żeby w ten sposób pracować. Niektórzy wolą mieć to gdzieś tam, prawda, poukładane wokoło siebie i mieć czystą kartkę papieru przed sobą, tak się łatwiej pisze. Tak czy inaczej, aby napisać profesjonalny scenariusz, oprócz dobrej zawartości tekstu tego scenariusza, musi być on odpowiednio sformatowany. Zapis każdego scenariusza filmowego posiada trzy podstawowe elementy. Pierwszy to jest opis akcji, która dzieje się na scenie filmowej, zapis dialogów między bohaterami oraz wszystkie inne elementy pomiędzy, które są konieczne, aby wyjaśnić przebieg akcji. Szczerze mówiąc, tych wyjaśniających elementów jest im mniej, tym lepiej. Sam opis akcji i dialogi powinny być na tyle przejrzyste i jasne, żeby oddawały to, o co nam chodzi. Oczywiście tutaj mamy taki przykład w scenariusza Good Will Hunting. To jest strona tytułowa tego scenariusza i kolejne strony, pierwsza strona z zapisanym tekstem. Tu na początku mamy taki jeszcze właśnie to, co jest pomiędzy akcją a dialogiem. Fade in, czyli to akurat oznacza z tego, że wychodzi się z ciemności do pełnego obrazu rozświetlonego. Cały scenariusz zawierający przebieg, opis akcji i dialogi podzielony jest na sceny. To jest właśnie taki kluczowy podział konieczny w zasadzie, jeśli chodzi o przejrzystość zapisu w scenariuszu. Każda scena to jest po prostu miejsce, w którym się dana akcja odbywa. I tutaj mamy na początku każdej sceny taki skrót INT albo EXT, co oznacza internal, czyli wewnątrz, lub external, czyli na zewnątrz. To jest pierwsze rozróżnienie, gdzie dzieje się akcja, czy w jakimś pomieszczeniu, wewnątrz, czy na zewnątrz. I początek sceny, opis, gdzie się tą scenę odbywa, czyli to akurat jest Street Bar and Grill, czyli gdzieś South Boston, i dodatek evening, czyli wieczorem. Krótko, w jednej linijce zawsze opis miejsca akcji. Następnie jest opis samej akcji, to jest ten właśnie tekst, który mówi, co się dzieje, jak się poruszają dane postacie, jak akcja się rozwija, wszystko to, co chcemy przekazać, żeby widz czytający scenariusz mógł sobie to wyobrazić. I następnie jest dialog, czyli pojawia się imię postaci, charakteru, który występuje w tym scenariuszu, i dialog, jak widzimy, zapisywany już w innym formacie. To wyraźnie widać na przykładzie tego właśnie scenariusza, jak różni się opis akcji od zapisu dialogu postaci występującej w filmie. I dalej znowu koniec dialogu,
opis akcji i potem znowu jest dialog zapisany tutaj akurat, że wszyscy razem mówią, wszyscy obecni w danej scenie zabierają głos. No i kolejny opis akcji, znowu opis akcji, dialog i tak dalej, i w tym rytmie cały scenariusz jest zapisywany. Jak już mówiłem, są też elementy, które pojawiają się czasami pomiędzy akcją a zapisem dialogu, które są czasem potrzebne, aby pewne szczegóły wyjaśnić albo uczynić obraz bardziej przejrzystym, jednoznacznym. Jeżeli natomiast te elementy są takim dodatkiem, takim sobie, żeby po prostu coś tam było, to lepiej tego nie używać. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz przy pisaniu scenariusza. Cały opis akcji filmu zawsze dzieje się teraz. Czyli wszelkie opisy, zwroty, wszystko jest zawsze zapisane w formie czasu teraźniejszego. Czyli opisuję na przykład scenę, kiedy ktoś napada na bank. Tak? To przykładowo Bob wyciąga pistolet z kieszeni, wchodzi błyskawicznie do banku i wykierowuje lufę pistoletu w stronę kasjerki. Czyli wszystko w czasie teraźniejszym, jakby to się działo właśnie teraz, a nie w ten sposób, że wyjął pistolet z kieszeni, wszedł do banku i teraz wycelował ten pistolet w stronę kasjerki. To już byłoby raczej źle przyjęte, gdyby w ten sposób opisać tą akcję. Więc zawsze czas teraźniejszy, tu i teraz. Oczywiście ważne jest to także, aby jak najwięcej informacji w scenariuszu przekazać, ale z drugiej strony te informacje muszą być krótkie i precyzyjne, ponieważ zbyt dużo informacji opisujących daną scenę tak naprawdę tą scenę zamazuje. Więc pracując nad daną sceną, tak naprawdę można ją przepisywać wielokrotnie, aż dojdzie się do tej formy, która jest krótka, przejrzysta i zawiera dokładnie to, co chcemy w tej scenie umieścić. Oczywiście pisząc scenariusz, pierwszy, drugi, kolejny, oswaja się człowiek z stylem pisania, z formą pisania i kolejna zawsze, następna scena, następny scenariusz już przychodzi łatwiej, kiedy mamy tą formę już jakby opanowaną i to pisanie jest już wtedy bardziej takie automatyczne. Mamy pomysł, napisaliśmy scenariusz, mamy jego streszczenie, mamy logline, czyli maksymalnie 3 zdania, które opisują cały scenariusz. Tak, to może wydawać się trochę niewykonalne, ale wierzcie mi, jest to bardzo ważne, aby w 3 zdaniach maksimum zawrzeć całą fabułę. Mamy więc już gotowy, sformatowany scenariusz, który sobie napisaliśmy i teraz co? No i teraz trzeba by było dać ten scenariusz komuś do przeczytania i poddać się krytyce, która może być druzgocąca. I czasem to jest bardzo dobrze, ponieważ to nas denerwuje. Czytamy jeszcze raz to, żeśmy napisali, wyrzucamy to do kosza i piszemy wszystko od początku, ale już znacznie lepiej. I ten proces może się powtarzać wielokrotnie, aż dojdziemy do tego scenariusza, który naprawdę i nam oraz innym, oczywiście nie wszystkim, nie łudźmy się, będzie się podobał. Załóżmy, że już mamy ten proces za sobą i gotowy, elegancki, pięknie wydany scenariusz. Co dalej? No, w zasadzie rola tego, który scenariusz pisał, w tym momencie się kończy. Jeśli ktoś miał szczęście pisać scenariusz na zamówienie, więc przekazuje go producentowi i jego los toczy się już niezależnie dalej. Natomiast jeśli ktoś pisał scenariusz, ponieważ uważał, że miał świetny pomysł,
musi ten scenariusz jakoś sprzedać dalej. A to są różne sposoby. Są konkursy rozpisywane, są instytucje, szczególnie właśnie tam za oceanem, które przyjmują scenariusze do czytania, ale tylko oficjalnymi kanałami, kiedy sami o to proszą lub różni agenci jakby skupują scenariusze. No, jest to dosyć szeroki rynek i żeby się z czymś przebić, tak po prostu, no, to trzeba mieć po pierwsze dobry scenariusz, po drugie przekonanie, że jest naprawdę bardzo dobry scenariusz i po trzecie szczęście lub też ewentualnie znajomości. Znajomości działają najlepiej wszędzie na świecie. Prawdopodobnie rocznie powstaje kilka tysięcy scenariuszy albo kilkanaście tysięcy scenariuszy, bo oczywiście wszyscy, którzy mają aspiracje, aby napisać scenariusz, aby ich film wszedł do produkcji, zjeżdżają do Hollywood, siadają, piszą te scenariusze i potem starają się w jakiś sposób dostarczyć je tym, którzy mają pieniądze i władzę, aby scenariusz przerobić w film. Kilkanaście tysięcy prawdopodobnie rocznie powstaje scenariuszy, z czego kilka tysięcy pewnie jest realizowanych, z czego jakieś 80% w zasadzie to są takie produkcje klasy B i C. Gdzieś tam sobie krążą w różnych źródłach potem do oglądania, a tylko niewielki procent robi tak naprawdę hollywoodzką karierę. Ale wszystko jest możliwe. Wiele filmów, które dzisiaj uważamy za arcydzieła sztuki filmowej, klasyki, powstawały często w bardzo niepozorny sposób. Ktoś miał jakiś pomysł, napisał jakiś scenariusz, był przekonany, że jest dobry, ale oczywiście nie miał żadnych możliwości, aby ten scenariusz przerobić na film, ale spotkał kogoś, usłyszał od kogoś, udało mi się komuś przedstawić ten krótki logline i ktoś był tym zainteresowany, coś kliknęło, coś się styknęło i wielkie dzieło powstało. Takie rzeczy zdarzały się w Hollywood, chociaż tylko nielicznym. Kolejny etap scenariusza, jeśli jest akceptacja, są pieniądze, aby film zrealizować na podstawie tego scenariusza, trzeba ten scenariusz przerobić na scenopis. Czyli to, co jest opisane w scenariuszu, rozpisać już szczegółowo na poszczególne momenty filmowania, tak to nazwę, czyli gdzie, w którym konkretnym miejscu na świecie dana scena czy fragment danej sceny musi być zrealizowany. Jakimi kamerami, pod jakim kątem, pod jakim nastawieniem, z jakim światłem. Wszystkie niezbędne szczegóły powinny zawierać scenopis, szczegóły na podstawie których powstanie scena dokładnie taka, jaka jest w wyobraźni już nie scenarzysty, tylko reżysera. Ponieważ tak naprawdę każdy film powstaje trzy razy, ten sam film. Najpierw film powstaje w głowie scenarzysty. Scenarzysta pisze scenariusz. Z tego powstaje scenopis, który może także scenarzysta zrobić lub ktoś, kto będzie już robił produkcję tego filmu. To jest pierwszy etap. Potem taki scenopis trafia w ręce reżysera. I film niejako powstaje na nowo. Bywa często tak, że to, co potem widzimy na ekranie, a porównujemy to ze scenariuszem wcześniej napisanym, bardzo często w wielu punktach to się po prostu rozjeżdża. Ponieważ to, co scenarzysta wyczytał ze scenariusza i przełożył już na konkretną akcję, okazało się nieco inne, ponieważ w trakcie przekładania tego na scenę filmową rodziły się nowe pomysły, nowa wizja, czyli jakby reżyser pisze film, czy tworzy go na nowo. To jest drugi etap. I w końcu, po nakręceniu całego materiału filmowego, wszystko trafia na stół montażysty. No, dzisiaj do komputera oczywiście trafia. I montażysta robi ten film po raz trzeci. Ponieważ od montażu scen, ich dynamiki, zależy tak naprawdę ostateczny obraz, który widzimy potem na ekranie. I często też bywa tak, że jakaś część, czasem nawet spora część materiału, która była sfilmowana na planie filmowym, w ogóle się w filmie nie znajduje.
ponieważ przy montażu okazało się, że dla dynamiki, długości, wartości akcji lub też innych elementów trzeba to było tak zmontować, że z danej nagranej sceny na przykład 50% może wypaść zupełnie, bo nie klei się z całością. Więc jeszcze raz reasumując, film tworzy się w trzech etapach albo trzy razy. Scenariusz, reżyseria i montaż. I dopiero efekt końcowy jest tym, co widzi widz w kinie, w telewizorze albo na komputerze. Wracając do samego scenariusza, bo w zasadzie o tym głównie chcieliśmy dzisiaj rozmawiać. Jak zacząć pisać scenariusz? Najprostsza odpowiedź jest taka, żeby usiąść przed klawiaturą komputera i zacząć spisywać to, co jawi się w naszej wyobraźni. I nie bać się tego, że pierwsze strony zapisane nie będą nam się za chwilę podobać, że będziemy musieli to zmieniać, wykasować. Na szczęście dzisiaj problem kasowania, powtarzania, kopiowania jest dosyć łatwy, więc możemy różne wersje tego scenariusza pisać, różne formy zapisywać, przekształcać, zmieniać itd. Ważne jest to, żeby zacząć to robić. Uruchomić ten proces tego, co jest w naszej wyobraźni, aby to, co jest w naszej wyobraźni, spróbować zapisać w formacie scenariusza. Od razu muszę ostrzec. Z własnego doświadczenia, że pisanie scenariuszy jest dosyć ciężką robotą w całym procesie tworzenia filmu. Nie mówię, że cięższą, gorszą, trudniejszą od innych elementów tworzenia dzieła filmowego, ale jest dosyć żmudnym i trudnym procesem, ponieważ jeśli nasza wyobraźnia jest otwarta i akurat jesteśmy podekscytowani tym, co żeśmy sobie wymyślili, to wszystko idzie łatwo, ale musi przyjść taki moment w procesie tworzenia, kiedy się zakorkujemy. I wydaje nam się, że to, co żeśmy napisali, nie jest takie dobre, jak nam się wydawało wcześniej, teraz nie wiemy, jak pójść z tym dalej, irytuje to, zniechęca, czasem po prostu trzeba zamknąć komputer i wyjść na chwilę. I nie zrażać się tym, bo tak to jest z procesem twórczym przy pisaniu scenariuszy, ale myślę także w innych procesach twórczych, że są momenty wzniosłe, które bardzo podnoszą nas na duchu i budują wiarę w to, że możemy stworzyć świetną historię, ale są też momenty, kiedy wydaje nam się nawet, że ta historia, którą już stworzyliśmy, wcale nie jest taka dobra. To jest normalne i naturalne. Nie zrażać się, pisać. Pierwszą wersję, drugą, trzecią, a jak i trzeba, to nawet dziesiątą. Ważne jest tylko to, aby zachować pewne kanony, pewne prawidła w tworzeniu scenariusza, po to, żeby się w tym nie zagubić. I dlatego właśnie formatowanie tekstu, zawsze pisanie w czasie teraźniejszym, zawsze, żeby w tyle głowy była ta myśl, że to, co piszę, to nie piszę tego dla siebie. Nie jest to mój memuar, jakiś, prawda, zapis pamiętnikowy, który ja tylko rozumiem, ale trzeba zawsze mieć na uwadze, że ktoś, kto będzie to czytał, musi sobie ten film wyobrazić, musi go widzieć. Więc jak kiedy napiszę scenariusz, prawda, jestem zadowolony, daję go komuś, kto czyta i ma tam różne uwagi, ale pierwsze pytanie zawsze, czy widziałeś ten film, kiedy czytałeś ten scenariusz? Ja powiem, tak, widziałem to. Znaczy się, scenariusz jest przynajmniej poprawnie napisany. Czy dobry, czy rokuje jakiś sukces, to już nie tylko od scenarzysty. To już nie tylko od scenarzysty zależy. Na końcu każdego scenariusza jest ostatnie zdanie, zawsze powinno być napisane. The end, czyli koniec. Tak się kończy każdy scenariusz. I tak powoli zmierzamy do końca naszego spotkania dzisiaj. Mam nadzieję, że choć być może te informacje są trochę chaotyczne, trochę nie po kolei przeze mnie przekazane, ale tak to jest w procesie twórczym, także w procesie pisania scenariusza. Choć są pewne kanony i zasady, nie zawsze wszystko układa się po kolei, nie zawsze wszystko jest od razu jasne i przejrzyste. Mam jednak nadzieję, że
te informacje, to doświadczenie, które starałem się jakoś tutaj przekazać przez nasze spotkanie, jakoś zaowocuje w kimś i być może kogoś zachęci do spróbowania, do kontynuacji albo do podjęcia ponownej próby napisania jakiegoś scenariusza. Ale gdyby ktoś miał jakiś fajny pomysł na scenariusz lub miał już gotowy fragment przynajmniej jakiegoś scenariusza, może się podzielić tym, chętnie na to rzucę okiem i być może wspólnie będziemy mogli coś stworzyć, coś wielkiego. Kto wie? Każdy może coś napisać. Warsztaty Kolbusz 2020 powstały dzięki pomocy firmy Bomar Kolbuszowa. Projekt Kolbusz 2020 – kulturą wirusa. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.